pozwolę sobie otworzyć 37. sesję Rady Gminy, na której to serdecznie witam wszystkich radnych. Witam pana wójta, witam pana zastępcę, również pana skarbnika i naszą panią protokolant, panią Teresę. Proponowany porządek posiedzenia to jest punkt pierwszy, otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum, czyli w tym momencie stwierdzam kworum, nie ma nas wszystkich, ale czas wakacyjny być może wpłynął. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji. Punkt trzeci, sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy. Punkt czwarty, podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i budżecie gminy na rok 2013. Punkt piąty, podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wola Krzysztofowska. Punkt szósty, podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013. Punkt siódmy, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Roczycach, budynek po byłej szkole. Punkt ósmy, podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze sprzedaży niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Kozierogi. Punkt dziewiąty, sprawozdanie z wykonania uchwał oraz informacja o działalności wójta gminy w okresie między sesjami. Punkt dziesiąty, interpelacje i zapytania. Punkt jedenasty, zakończenie obrad. I pozwolę sobie jeszcze powitać pana sekretarza Przedstawiłam proponowany porządek posiedzenia. Proszę pan wójt. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym prosić i złożyć wniosek o wprowadzenie do dzisiejszego porządku obrad jeszcze jednego projektu uchwały. Projekt uchwały bardzo formalny, już dotyczący kwestii, na którą żeśmy dyskutowali, ale w ostatniej chwili okazało się, iż musimy treść tej uchwały zmienić, a dotyczy to przede wszystkim zamiaru wykonania przepustu w miejscowości Obrzężów i wykonania kolektora po to, żeby odprowadzić nadmiar wód z gorowów drogi gminnej. I jak Państwo doskonale pamiętacie, na ostatniej sesji podejmowaliśmy uchwałę właśnie w tym zakresie, mówiącą o udzieleniu dotacji dla starostwa powiatowego. I prośba tylko dotyczy tego, żeby tą formę udzielenia pomocy zmienić właśnie na formę rzeczową, czyli nie będziemy przekazywać pieniędzy, tylko my bezpośrednio będziemy wykonywać te roboty i finansować. Dlatego tu proponowałbym dodatkowy projekt uchwały w punkcie 8a. Pani Przewodnicząca, chciałem się odnieść do tego. Szanowni Radni, Panie Wójcie, doskonale mówiłem na tamtej sesji o tym samym, co Pan powiedział przed chwilą. Dlaczego my mamy dawać dotacje powiatowi, że my tego nie wykonujemy? Tylko powiat, żeby dał możliwość nam temu. Sam Pan Wójta powiedział, że nie możemy, musimy dać dotacje. Dlaczego się upierałem, że powiat, my damy pieniądze na powiat, na wykonanie roboty, będziemy czekać rok albo dwa lata, a przecież to naprawdę prosi się o już, żeby to wykonać tym ludziom, bo to jest proste. No i w tej chwili to samo przychodzi, wraca, jak gdyby z miesięcznym już opóźnieniem uważam. No dobrze się ułożyło, że sami będziemy wykonywać te prace. No to coś mówię, to powinno być już. Proszę bardzo, przegłosujmy proponowany właśnie ten porządek, zmiana, czyli wprowadzenie punktu 8a. Kto jest za przyjęciem? Wszyscy jednogłośni, dziękuję bardzo. I teraz przegłosujmy porządek posiedzenia w całości z wprowadzeniem tego punktu. Kto jest za przyjęciem? Wszyscy dziękuję bardzo. I teraz przegłosujmy jeszcze protokół z poprzedniej. Proszę. Chodzi mi o to dzikie wysypisko, które jest napisane na działce ze sklepem Dino w Woli Krzysztofowskiej.
I tak może dla sprecyzowania, żeby było napisane jeszcze w wyraźnie. Poza sklepem to nie jest tak sprecyzowane, może ten właściciel by się zdobył. No tak. Obok garaży by było najlepiej. Jakbyście mogli sobie zapisać, bo to tak. Mówisz o protokole? Tak, tak. To co wnioskowałem o tym dziwnym serwisie. Jest napisane ze sklepem Dino, a to trochę jest dalej. Czyli przegłosujmy protokół z poprzedniej sesji właśnie z wprowadzeniem tych poprawki. Tak, z tej maski poprawki. Kto jest za przyjęciem, proszę bardzo. Wszyscy dziękuję bardzo. I punkt, przechodzimy do punktu trzeciego, sprawozdania komisji, czyli proszę Komisja Zdrowia, pan przewodniczący. Dziękuję bardzo. Poproszę przewodniczącą Komisji Budżetu i Oświaty. Komisja Oświaty nie obradowała, Komisja Budżetu natomiast miała posiedzenie teraz 22 lipca, na którym zajęliśmy się uchwał na dzisiejszą sesję. I tak, podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu w budżecie gminy na rok 2013, opinia pozytywna, 5 za, 2 się wstrzymało. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wola Kształtowska, opinia pozytywna, jednogłośnie 7 radnych. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie programu rozwoju obszarów wiejskich na lat 2007-2013, opinia pozytywna. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Okrzycach, budynek przy byłej szkole, opinia pozytywna. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia drogi sprzedaży niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Kozierogi, opinia pozytywna. Poza tym na posiedzeniu komisji podaliśmy takie sprawy jak czy ekspertyza mostu w Radziątkowie, czy była ta ekspertyza i czy naprawa tego mostu jest potrzebna, chodzi nam o to, czy znaczy lepiej, czy była naprawa, czy budowa cała mostu odnowa. Zajmowaliśmy się też sprawami droga Dąbrówka, że źle poprawione są tam wszystkie roboty na tej drodze, chodzi nam o ten przepust cały. Tak samo w domu budowlanym w Woli Rokrzyckiej była naprawa jej wydawanej, czy ta naprawa była celowa, czy nie za wcześnie po prostu. Tutaj każdy z nich uważa, że było to 20 lat temu budowa wymieniana, także może nie było potrzeby całej wymiany. I tak samo poruszona była sprawa sprzątania działek prywatnych, które są zagłaszczone. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To są jakieś pytania? Ale czy w tej chwili można się odnieść w krótkim miejscu? Bo dla informacji... Jeżeli zachodzi taka potrzeba, bo myślę, że to wszystko było dokładnie omówione na posiedzeniu Rady i to, co masz do powiedzenia, czy tak? No ale... Komisji. Na komisji. To było na komisji, no radni nie wiedzą, o czym była mowa. Na komisji i chciałbym to tak tylko upomnieć i tu z panem wójtem dwa słowa zamienić w tym wypadku. Myślę, że żebyśmy nie przyciągali, bo... Nawet jak nic nie mówi, to się nic proszę, nie proszę, proszę. Szanowni radni, co o sprzedaży działki teraz w budynku, budynek Rokrzyc, budynek po szkole. W tej chwili się dowiedziałem i to wam przekazuję wszystkim, bo nie wiem, czy byśmy się wszystkiego dowiedzieli. Panie przewodnicząca, przepraszam, bo dojdziemy do tego punktu. No ale panie wójcie, to trzeba powiedzieć. To trzeba powiedzieć, no porządek przyjęty. Ponieśli żeśmy stratę przy sprzedaży tego budynku, ale przez rok czasu. Ale rzeczywiście, odnośnie pytania, ja tylko pytanie dotyczące... Była mowa o szkole, dobrze, to o szkole nie będziemy mówić. O działkach zagłaszczonych mam powiedzieć, czy nie? Czy też nie? Myślę, że będą... Ale jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tutaj jeszcze, czy informacji... Ja im poinformować pozostałość. Chciałem, żeby wszyscy wiedzieli, o czym była mowa, że to takie coś bywa na terenie gminy. A w sprawach różnych to dojdziemy, kochani, albo nie dojdziemy, bo brakuje czasu. No możemy nie mówić wcale. Dziękuję. Najlepiej nie mógłby ja myślę, że będziemy jeśli pani przewodnicząca sobie nie życzy, proszę bardzo. Nie, ja nie to nie to, że broń Boże, że ja sobie nie życzę, nie oceniam w ten sposób, tylko nie, sami radni prosili. Panie Józefie, jeżeli ma pan jakieś pytania odnośnie, czy tam czy jeszcze jakieś wyjaśnienia. My omówili tylko chciałem rozszerzyć, bo pani przewodnicząca nie wszystkie sprawy dokładnie wie, co żeśmy mówili, nie krótko i na pozostałych radnych. Dla was to chciałem też przekazać. No to jeżeli masz uzupełnienia, no to nie ma sprawy, proszę. No to więc dziękuję i chcę powiedzieć, panie sekretarzu, panie wójcie,
Szanowni radni, mamy działki po prostu na terenie gminy, nie działka tam półhektarowa czy działka pod zabudowę, tylko działki 3-4-hektarowe są. Po prostu od lat to jest porośnięte. Czy my mamy wpływ na właścicieli, żeby na tych działkach się coś działo? Zgodnie z gospodarstwa, jak to się mówi, ta rolna ta, poproszę mi podpowiedzieć. Agencja Restrukturyzacji Rolnictwa, nie wiem, czy o tym wie, czy nie wie, więc ja się pytam, bo te działki takie 4-5-hektarowe są od lat porośnięte. To są cwaniacy, którzy wykupili działki na naszym terenie, nie wiem w jakim celu, nie robi się nic. Jedna działka, mówię, jest tuż przy ósemce, to jest na terenie Żachty, druga jest też w Żachcie, przy drodze powiatowej w kierunku Grabica. No to mnie po prostu gryzie, że tak w ogóle się nic nie dzieje. Następna działka w ogóle, no nie chcę używać nazwiska, przed kościołem po prawej stronie, gdzie to stawitło jest, kolega Kotecki też przejeżdża, to wie, tylko można spojrzeć, to jest przed parafią kościoła. No zarośnięte, porośnięte. Panie wójcie, czy my mamy wpływ na właścicieli, żeby bezpośrednio się odezwać, żeby to mogli uporządkować? Bardzo bym prosił odpowiedzi. A kochani, tylko co do szkoły, króciutko, w Rokrzycach. Mówię, co zacząłem i chciałem powiedzieć, że jakie żeśmy ponieśli straty. Przez rok czasu pani chciała kupić od nas, wójt szedł im na rękę jak tylko możliwe. Po prostu my żeśmy się i rada i wójt kłaniał, żeby ta pani kupiła. Ta pani w tej chwili lachę położyła na nas, nie kupuje, prawdopodobnie już ma nowy plac, myśli o nowej budowie, że w tej chwili się to i nie odpowiada. Więc gdyby wpłaciła jakieś wadium, to coś by ją obligowało do tego kupna. Albo by ona poniosła straty. A więc uważam, że gmina, rada poniosła straty, nie sprzedane. Pan wójt przedstawiał, że procedura od nowa, żeby to sprzedać, będzie blisko rok trwa. Ja tak na szybko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślę, że odpowiedzi będą później. Nie, no, żeby było. Proszę pani przewodnicząca komisji. Pani przewodnicząca, może od razu odpowiem, żeby to nie umknęło. Proszę tak bardzo. Tak, są proste. Szanowny panie radny Blich, jeżeli chodzi o zakwaszczanie prywatnych działek, to ja już wielokrotnie pana informowałem na sesji, że procedura jest następująca. Sąsiad tej działki składa skargę do gminy, wtedy uruchamiamy postępowanie administracyjne, sprawdzamy, czy rzeczywiście dochodzi z punktu widzenia przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych, czy doszło do zakwaszczenia, czy doszło do degradacji gruntu i ewentualnie w tym zakresie wydajemy decyzję. Ale żeby uruchomić to postępowanie, musi wpłynąć wniosek ze strony sąsiada tej działki, bo... A to jako radny nie? Nie. Nie, proszę pana, bo ta działka musi negatywnie oddziaływać, to zakwaszczenie, rzekome zakwaszczenie, o którym pan mówi, musi oddziaływać negatywnie na sąsiedztwo i wtedy sąsiad ma prawo tutaj złożyć taki wniosek i domagać się poprzez właśnie Urząd Gminy, żeby tego właściciela zmusić do wprowadzenia jakiejś estetyki i utrzymywania tej działki w należytym stanie. To po pierwsze, jeżeli chodzi o drugie pana wywody dotyczące sprzedaży tej działki, to ja nie rozumiem tutaj tego pana stwierdzenia, że ponieśliśmy straty. No, żadnych tu strat nie ponieśliśmy. Jest uchwała podjęta. Był taki zamysł ze strony stowarzyszenia na zakup. No niestety mają prawo odstąpić, nie przystąpili do tego aktu, a w tym momencie pojawił się następny zainteresowany, którego no nie zmusimy do zakupu, on musi po prostu wyrazić taką wolę i w tym kierunku podejmiemy stosowną uchwałę, która będzie umożliwiać zakup w formie przetargu. Może być i oczywiście w tej formie przetargu będzie obowiązek uiszczenia przed przystąpieniem tak zwanego wadium, żeby właśnie ewentualnie zrekompensować jakieś tutaj straty związane z prowadzeniem tego postępowania. No właśnie, panie, jak, panie, jak pan doskonale wie, informowałem na wszystkich sesjach, no jest stagnacja na rynku, były dwa przetargi, zakończyły się negatywnie, następnie w formie negocjacji
próbowaliśmy to sprzedać budynek z działką z zastosowaniem wysokiej bonifikaty. Jak widać, niestety właściciel, potencjalny nabywca nie jest zainteresowany. Dzisiaj pojawia się taka możliwość, nie jest to gwarancja, panie radny, na to, że ktoś to kupi. Jest taka forma przewidziana prawem i my możemy to sprzedawać tylko i wyłącznie w takich formach. Generalnie zasada mówiąca o sprzedaży w formie przetargu. I teraz otrzymajmy kciuki, że w najbliższym czasie uda się to sprzedać. Mało tego, szansa się zwiększa z tego względu, iż poprosiłem rzeczoznawcę o kolejną wycenę i rzeczoznawca ma taką możliwość obniżenia tej ceny z uwagi na to, że przetargi, które się odbyły, zakończyły się wynikiem negatywnym, czyli no, okazuje się, że niestety na rynku jest stagnacja i te ceny musimy redukować. Co będzie za pół roku, co będzie za rok, nikt nie wie, nikt nie jest w stanie przewidzieć w 100%. Natomiast no, na pewno procedura nie będzie trwała rok, jak pan powiedział, bo... Powtarzam słowa, co pan powiedział. Jeżeli udałoby się to w jakimś tam scenariuszu najbardziej pesymistycznym, ale jeżeli udałoby się to sprzedać w pierwszym przetargu, to jest kwestia półtorej miesięcy. Natomiast panie Józefie, my w sumie to nie czekaliśmy na stowarzyszenie przez rok czasu, bo pierw podjęliśmy normalną procedurę. Była cena ponad 900 tysięcy, pierwszy przetarg, nikt nie przystąpił, obniżenie ceny, znowu nikt nie przystąpił i dopiero w ostateczności była rozmowa ze stowarzyszeniem, więc to stowarzyszenie było na końcu. Natomiast ta procedura przetargowa z uwagi na wysoką cenę wyjściową trwała po prostu w czasie, bo były, tak jak pan powiedział, dwa przetargi plus negocjacje i dopiero na końcu było stowarzyszenie, także ono na ten nie zmarnowaliśmy tak znowu dużo czasu, nie? Natomiast no wycofaliśmy się. Ale ja mówię ogólnie, jak od początku, jak do końca. Pan zarzucił, że przez stowarzyszenie, to chwilę trwało z nimi, ale nie aż tak długo. No. Ale to przede wszystkim stowarzyszenie zgłosiło się z taką prośbą do nas. To nie jest tak, że myśmy wyszukali to stowarzyszenie, napisało stosowne pismo i myśmy się przychylili do tego wniosku, podejmując stosowną uchwałę. No niestety stowarzyszenie nie przystąpiło do podpisania aktu notarialnego. Dziękuję bardzo. Ja potwierdzam tu słowa pana wójta, bo rzeczywiście pani prezes tego stowarzyszenia była tam i u mnie i był pan wójt obecny i wszyscy robili wszystko, żeby dać szansę, żeby dzieci korzystali. Zachowała się, uważam, nie fair. No. Proszę bardzo, pani przewodnicząca. Może jest kłopot. Od 3 lat nie możemy tego sprzedać. Szanowna pani przewodnicząca, zebranie radni, przewodniczący. Komisja rewizyjna obradowała 18 lipca i tematem kontroli była, kontrola uchwały i wydanych zarządzeń za pierwsze półrocze 2013 roku, a także realizacja wniosków pokontrolnych wydanych przez Komisję rewizyjną od początku kadencji. Protokół będzie przygotowany na następną sesję. Wystąpiły pewne okoliczności. Komisja rewizyjna jeszcze się raz spotkać i przedyskutować ten temat. Dziękuję bardzo. Sprawozdania z komisji mamy wyczerpane. Proszę, przechodzimy do pani przewodnicząca, ja jeszcze jako ze społecznej rady. Proszę. Odbyłem podjęcie. Jeśli zainteresowany jest, to proszę. Proszę bardzo. Szanowni radni, Rada Społeczna Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej obradowała 9 lipca i proponowany porządek, przeczytam po prostu, co to miało miejsce. Także otwarcie było posiedzenia, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad, informacja o zmianie statucie Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim. Punkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu organizacyjnego Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zakupu sprzętu medycznego przez Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej
Piotrkowie Trybunalskim, cena jednostkowa 10, światowy zespół opieki zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim, cena jednostkowa powyżej 10 tysięcy i sprawy róży. Szanowni radni, dopytywałem się również na tym naszym spotkaniu w powiecie o po prostu otwarcie punktu lekarskiego w Ornowie i uzyskałem także taką odpowiedź, to pan wójt prawdopodobnie też uzyskał taką, pan Olejnik, i ja też uzyskałem taką odpowiedź. Jeśli panie wójcie z tego pisma wynika, czy mam to przeczytać, czy nie, czy... Bo że ten punkt będzie, tylko do jakiej sprawy to przeczytam. To jest pan Roman Drozdek, wójt gminy Wola Krzysztofolska. Ja oczywiście tego samego brzmienia to pismo takie dostałem. W nawiązaniu do pana pisma z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie utworzenia poradni profilaktycznej opieki zdrowotnej w Bogdanowie, tam znak, no to z urzędu powiatowego, nie będę już tego czytał, uprzejmie informuję, że starosta powiatu piotrkowskiego nie może być stroną w porozumieniu, które stanowi załącznik do wyżej wymienionego pisma. Wynika to z regulacji prawnych jednoznacznie określających, kto podpisuje umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń zdrowotnych na danym terenie, a kto pełni rolę nadzorczą nad kontraktem zakładem opieki zdrowotnej. W przypadku przez pana opisywanym to dyrektor powiatowego zespołu opieki zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim jest osobą właściwą do podpisania stosownej umowy za realizację nieodpłatnych świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Proszę o bezpośredni kontakt z dyrektorem powiatowego zespołu opieki zdrowotnej panem Pawłem Banaszkiem. Jednocześnie informuję, że rozmawiałem z panem Pawłem Banaszkiem, dyrektorem powiatowego zespołu opieki zdrowotnej, na tematy poruszane w pana piśmie, zasugerowałem, aby w ramach posiadanych możliwości prawnych, finansowych i kadrowych podjął stosowne działania mające na celu zaspokojenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców Bogdanowa. I to podpisał pan starosta Cubała. Do wiadomości dostali pan Olejnik Ryszard, radny, pan Kazimierz Robak, sołtys wsi Bogdanów, pan Paweł Banaszak, dyrektor powiatowego zespołu opieki zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim. I tu jeszcze jest porozumienie znowu, ale czy to czytać już nie? To będzie za długo to trwało. Każdy może sobie wziąć przerwie i dokonać. Jeszcze można przeczytać, tylko że były te sprawy głęboko poruszane i tak są, że panie wójcie, ja z tego tu zrozumiałem, że w końcu żeście doszli do jakiegoś tam konsensusu, że ma być to udostępnione, tylko że przez Urząd Gminy ma być dostosowane to pomieszczenie do funkcjonowania. Tak to brzmi, panie wójcie, czy nie? Panie radny Plich, przede wszystkim to myśmy już wystosowali 3 albo 4 pisma i do pana starosty, i do pana dyrektora Banaszka w tym kierunku, żeby właśnie podpisać to porozumienie, które będzie w największym skrócie polegać na tym, iż my wyremontujemy, dostosujemy to pomieszczenie. Natomiast tak jak zapisane w zaproponowanym przez nas w projekcie porozumienia, minimum przez 5 lat szpital rejonowy zobowiąże się do wprowadzenia tego punktu, bo w przeciwnym wypadku byłoby ten nasz wydatek byłby niezasadny, w jakimś tam sensie zmarnowany. I tutaj pan starosta mógł wedle właściwości przesłać to do dyrektora Banaszka. Jeżeli ja dobrze kojarzę i sprostuję to w sprawach różnych, bo muszę dojść do pism. Jeżeli ja dobrze pamiętam, to myśmy bezpośrednio wystosowali pismo do również dyrektora Banaszka, załączając to porozumienie z prośbą o konsultacje i ewentualne zmiany w tym porozumieniu. No i teraz pan starosta nam podpisuje, że jednak trzeba się bezpośrednio do dyrektora zwrócić. No, taka była podpowiedź i oczywiście myśmy już w ubiegłym tygodniu